Dzień dobry. Dzisiaj paczka, jak widzicie, trafiła do mnie z Włoch. Długo oczekiwana, czekałem 4 dni. W sumie z dniem dzisiejszym to tak 3,5. Powinien przyjść Victorinox Handyman. Niestety oni się nigdy nie nauczą pakować porządnie na Amazonie. Mój do tej pory najdroższy scyzoryk, jaki kupiłem. Jeden, 3773 Handyman Red. Tak wygląda pudełeczko. Oczywiście instrukcja obsługi. Zobaczymy, czy jest standardowa, czy coś jest innego. Nie. Jest identyczna jak w Pionierze, w Aloxie. Taka sama. Ok. No i zobaczmy sam scyzoryk. Sześciowarstwowy. Zewnętrznie wygląda na nówkę. Błyszczy się pięknie, jakby nie był nigdy otwierany. Wygląda na to, że jest oryginalny. Dosyć ciężki. Wiadomo, wykałaczka, pęsetka, 24 narzędzia. Dwa narzędzia, na których najbardziej mi zależało. To oczywiście te cążki. Kominerkami tego nie można nazwać. To są takie szczypce, szczypczyki. Bardzo fajne. No i piła, wiadomo. No i gdzieś tutaj jest ukryty pilnik. Jak widzicie, jeszcze go nie otwierałem. Jest. O, w dotyku pilnik jest rewelacyjny. Ma tutaj piłkę do metalu z tej strony. Służy i do drewna, i do metalu, i do paznokci. Świetna sprawa. Taki film poglądowy zrobię jeszcze. To teraz taki krótki unboxing. I to wszystko na razie na dzisiaj. Hej!